W tym wydaniu wprost wywiad z Pawłem Kukizem. Lider Kukiz 15 specjalnie dla naszego tygodnika opowiada o tym, co ważne i aktualne. Mówi m.in., że nie podoba mu się dobra zmiana. Co takiego mu się nie podoba? O tym na naszych łamach. Lider Kukiz 15 wypowiada się też m.in. na temat kwestii uchodźców, na temat tego, czy ich przyjmować, czy nie. Co dokładnie mówi o tym wywiadzie, który publikujemy w tym wydaniu. Mariusz Kamiński, o którym ostatnio jest głośno, za sprawą wyroku Sądu Najwyższego nie próżnuje. Jak ustalili nasi dziennikarze, gotowy jest już raport, audyt na temat tego, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, raport ten trafił już na biurko pani premier. Kto powinien się bać? Zobaczymy. O tym piszą nasi dziennikarze. Temat nieco lżejszy, choć poważny. Polaroid w polskich rękach. Oskara Smołkowskiego. Po co młody biznesmen przejął tak znaną markę, co zamierza z nią zdobić? To analizuje Szymon Krawiec. W tym wydaniu wprost także tradycyjnie nasi felietoniści, m.in. Ryszard Czarnecki, Jan Rokita, generał Waldemar Skrzypczak. Tradycyjnie również porcja recenzji, płyty, książki, filmy, na co warto się wybrać, co warto przeczytać. O tym piszą nasi recenzenci. Zapraszam do lektury.